Tak to wygląda. Nie wiem, czy będzie widać na telefonie, ale jestem koło jeziora Gardno. Niestety stało się to, czego się obawiałem. Czyli autobus mnie nie zabrał, a teraz jest druga część eksodusu. Jestem na dworcu w Piotrkowie. Dworcu PKP oczywiście. I próbuję dostać się do Gdyni pociągiem. Przed chwilą był komunikat, że pociąg jest opóźniony około 50 minut. To jest całkiem nowe doświadczenie w moim życiu. Jestem już w pociągu. Rowerek. Jestem w Gdyni. Pierepałek ciąg dalszy. Teraz muszę do Słupska pojechać. I dopiero ze Słupska albo do Łeby, albo do Ustki. Zobaczymy jaki będę formie. Tak woli obowiązku kronikarskiego, to w Ustce Green Velo wchodzi na teren Słowińskiego Parku Narodowego. W tej tu budce należy wykupić bilet na tą autostradę za całe 6 zł. Powiem wam, że nie wiem, gdzie ja jestem. Cały czas zgubić się nie mogę, bo idę po tych drewnianych kładkach. Jestem w rezerwacie przyrody Bagna Izbickie. Najgorsze to, że nie mogę jechać. Rower jest jednak dosyć obciążony. No i trochę mi trudno po takich dróżkach już od jakichś 4 km prowadzę. No ale nic, idę dalej. No dobra, chyba wyjechałem z bagien. Mam nadzieję, że kręcąc ten film nie przewrócę się. Jadę, tutaj widzę, że jakieś regulacje są. Tak jest, spiętrzenie. Mam nadzieję, że już przez bagna nie będę jechał, bo trochę mnie to wykończyło. Ale w ogóle jest pięknie. Te zapachy. Warto, zawsze warto. Jeżeli macie trochę fantazji, to tak się śpi. Mój namiocik, rower, przymuszę rower. Wiadomo, trochę przywiązać. Komary tak dają popalić, że chowam się, gryzą już przez folię. Nieprawdopodobne. Zadowolony jestem, bo wystartowałem po trzeciej. Przejechałem ponad 40 km. W tym 45, tak myślę, można powiedzieć. W tym około 5 km to było po bagnach, gdzie nie jechałem, a w zasadzie prawie cały czas pchałem rower. Jest godzina 9:52. Już naginam, bo około 60 km dzisiaj zrobię, może 70. No ale jestem przy rzece Łebie, także przekraczam pewnego rodzaju punkt orientacyjny. Ja cię nie mogę. Gdzie te gogle map mnie wyprowadziło? Kręć w lewo, skręć w prawo. Okej. Jestem za Białogórą przed Dębkami, gdzie według planu jest mój. Mam zamiar spać. No i tak. Nocleg numer 2 spędzę na kampingu w Dębkach. Koszt kampingu 22 zł za rower i mały namiot, plus 7 zł dodatkowo, oczywiście to jest dobrowolne, płatne za prysznic. Mały postój, idę zobaczyć, jak wygląda plaża Karwieńskie Błota. Aż chce się oddychać. No dobrze. Czas. Jeżeli mi się uda, to dzisiaj popływam w chałupach. Dobra, naginamy dalej. Jeszcze 30 km.
na pierwszym kempingu za Władysławowem na Półwyspie Helskim. Wieje, mój rower szaleje. Mam nadzieję, że przytrzyma mnie. Chciałem pokazać, ale mnie to uroczyło. To jest plaża. A napisane jest tam przy wejściu extra paid place, czyli miejsce ekstra płatne. Ciekawie jest jaka ta wódzka. A taka woda może być. Po tej nocy spędzonej tutaj w chałupach mam taką konkluzję, że chyba zatryczałem. Naprawdę, jak ta młodzież po prostu może, no po prostu tak zwalili, no ja nie wiem, bo to chyba nie można nazwać słuchaniem muzyki, nie wiem, wrócili chyba nad ranem, a od rana funkcjonują, Boże, zazdroszczę, po prostu zazdroszczę. Całą godzinę mam pociąg do Gdyni, a później do Piotrkowa i jestem na plaży w Chałupach. Widzę rower, widzę biegający, widzę dzieci, matki, ojców, parawany widzę, ale golasów nie widzę. Taka niespodzianka, a tak poza tym woda jest cudowna, cieplutka, odświeżająca, rewelacja. No to tyle chyba do następnego razu.